Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Cię do piątego odcinka kursu tworzenia smart kontraktów na platformie Ethereum. W tej części poznamy koncepcję dziedziczenia. Jest to konstrukcja znana i powszechnie wykorzystywana w niemalże każdym języku programowania, tym bardziej nie mogło jej zabraknąć w Solidity. Także serdecznie zapraszam Cię do tego odcinka. Solidity implementuje dziedziczenie, inheritance z języka angielskiego, i jest to konstrukcja, która pozwala właśnie na reużywanie, ponowne używanie, mniejsze powtarzanie tego samego fragmentu kodu, pozwala na wprowadzenie pewnej modularności, czyli podziału kodu źródłowego programu kontraktu na funkcjonalne moduły, na moduły logiczne, dzięki czemu możemy w jednym z kontraktów, który jest kontraktem podrzędnym, który dziedziczy, odwoływać się do funkcjonalności już wcześniej zaimplementowanych w kontrakcie nadrzędnym. I tutaj autorzy kursu CryptoZombies udostępnili dwa przykładowe kontrakty, Doge i Baby Doge. Doge jest tym kontraktem nadrzędnym, oferuje on funkcję catchphrase, która zwraca wyświetlony tutaj na ekranie ciąg znaków, oraz mamy drugi kontrakt Baby Doge, który dziedziczy po kontrakcie Doge i udostępnia funkcję another catchphrase. I tak naprawdę co to oznacza? Oznacza to tyle, że w kontrakcie Baby Doge możemy zarówno wywołać funkcję another catchphrase, jak i możemy również wywołać funkcję z kontraktu nadrzędnego, czyli z kontraktu Doge. To, co identyfikuje fakt, że Baby Doge jest i dziedziczy od kontraktu Doge, jest to słowo kluczowe is. I zobaczmy, co tutaj autorzy tego kursu przygotowali nam za zadanie. Zadanie numer 5. Mamy tak naprawdę tylko utworzyć kontrakt o nazwie Zombie Feeding, który będzie dziedziczył po kontrakcie Zombie Factory. Także od razu zabierajmy się do pracy. Słowo kluczowe kontrakt, następnie Zombie Feeding, słowo kluczowe is, sygnalizujące kompilatorowi, że Zombie Feeding dziedziczy po Zombie Factory, oraz nawiasy klamrowe zgodne z konstrukcją kontraktów w Solidity. I tak naprawdę to wszystko. Mam nadzieję, że to spełni oczekiwania autorów. Jak widać, tak. Kolejne zadanie zaliczone. W razie pytań zapraszam do sekcji komentarzy. Tutaj mówiliśmy o dziedziczeniu. Pełen kod źródłowy tego, jak i pozostałych lekcji z tego kursu jest dostępny na GitHubie. Link do tego znajduje się w opisie tego filmu. Serdecznie zapraszam. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję. Cześć.